Witam wszystkich słuchaczy. Się nazywam Jerzy Pogonowski. Jestem pracownikiem Zakładu Logiki i Kognitywistyki naszej uczelni. Przedtem pracowałem też na innych wydziałach u matematyków, u językoznawców, a od 2015 jestem tutaj u nas. A jeszcze wcześniej studiowałem matematykę, jakieś pół wieku temu, zaczynając w Poznaniu, a kończąc w Warszawie. I moja dydaktyka tutaj się sprowadza do wykładów: matematyczne podstawy kognitywistyki na pierwszym roku, metody dowodzenia twierdzeń, automatyzacja rozumowań na roku trzecim, językoznawstwo ogólne na roku drugim i kilka wykładów fakultatywnych, różne w różnych latach, zagadki matematyczne, metalogika, w tym roku logika algebraiczna. Taka jest właśnie oferta. Przy czym moja posługa dydaktyczna się właściwie już kończy ze względu na przejście na emeryturę. I w innych wykładach tej serii koleżanki i koledzy mówili głównie o swoich badaniach. Ja natomiast chciałbym powiedzieć parę słów o dydaktyce, tak żeby studenci, którzy chcą się przygotować do tych zajęć, do pierwszego roku, mieli jakieś wyobrażenie, jak ta dydaktyka może wyglądać. Jestem w trochę niekomfortowej sytuacji, bo tutaj mam mówić o rozwiązywaniu zadań matematycznych, a taka praca jest zawsze interaktywna, to znaczy pracujemy wspólnie ze studentem. Tak? Jak się mawia w nauce, Wissenschaft in Gespräch entsteht, to chyba Heisenberg powiedział, nauka powstaje w rozmowie. Także to jest pewien minus tego sposobu przekazywania wiedzy, ten brak interakcji, ale spróbujemy sobie poradzić. Wykład będzie po części rozrywkowy, jak sądzę. Moim celem, który sobie stawiam, jest zachęcenie słuchaczy do, ujmę to tak, do roztropnej odwagi w myśleniu. Nie do brawury, ale do odwagi, jednak obwarowanej pewnymi rygorami, jeśli chodzi o sposób myślenia. Mianowicie będziemy mówić głównie o myśleniu krytycznym i analitycznym. A zilustruję ten typ myślenia przykładami zagadek matematycznych, których rozwiązania pokazują złudność, iluzoryczność myślenia bezrefleksyjnego, takiego, które opieramy na intuicjach potocznych, na doświadczeniu potocznym, a które jest przeciwieństwem myślenia analitycznego, gdzie dokonujemy wnioskowań, rozumowań, w przypadku matematyki także obliczeń, przeprowadzamy dowody. I większość zagadek będzie dotyczyła przygód mróweczek. I chciałbym dodać, że tego typu zagadki się cieszyły niejakim powodzeniem u studentów pierwszego roku kognitywistyki, którzy słuchali tego wykładu Matematyczne podstawy kognitywistyki. Ja rozumiem, że nie tylko dla kognitywistów, ale także dla psychologów jest przeznaczony ten wykład, więc chciałbym z góry zaznaczyć, że to nie będą bardzo trudne problemy matematyczne. To głównie będzie chodziło właśnie o tę odwagę w myśleniu. O to, żeby nie bać się zacząć zastanawiać nad rozwiązaniem problemu, szukać drogi tego rozwiązania i jako nagrodę uzyskać poprawne rozwiązanie. Tak? Więc chciałbym, żeby po tym odczycie, nieskromnie chciałbym, żeby słuchacze powiedzieli: ja lubię matematykę, ponieważ jestem kognitywistką, ponieważ jestem psycholożką, ponieważ zajmuję się umysłem i tym, jak umysł funkcjonuje. Jak dowiedzą się słuchacze na pierwszym roku, na innych zajęciach, kognitywistyka jest nauką o tym, co i jak człowiek poznaje, także jak poznają zwierzęta. I trzeba od razu zaznaczyć, że kognitywistyka wykorzystuje ustalenia wielu nauk: logiki, matematyki, biologii, psychologii, lingwistyki, informatyki, neuronauki, filozofii. I w moim przekonaniu traci sens pytanie, czy kognitywistyka jest nauką humanistyczną, społeczną czy ścisłą. Ona niejako łączy w sobie cechy tych
nauk. W procesach poznawczych człowieka istotną rolę odgrywa myślenie krytyczne i analityczne, takie, w którym przeprowadzamy jakieś wnioskowania, w którym dokonujemy pewnych analiz, obliczeń itd. Więc emocje też oczywiście odgrywają rolę w pewnym w poznaniu, ale ja się tym tutaj nie zajmuję. Na innych zajęciach będą Państwo mieli okazję się o tym dowiedzieć. I ponieważ ten typ myślenia krytycznego, analitycznego analizujemy przy użyciu środków logiki, logiki matematycznej i matematyki, stąd obecność tych przedmiotów na naszych studiach. Dość dużo jest logiki na przykład. Teraz na wykładzie ze wstępu do kognitywistyki słuchacze dowiedzą się o różnicach w tak zwanym myśleniu szybkim, w zasadzie bezrefleksyjnym i wolnym, krytycznym i analitycznym. To są pojęcia omawiane przez Kahnemana i Tverskiego. I właściwie dla moich celów wystarczy dodać, że to myślenie szybkie jest jakoś promowane ewolucyjnie. Tak? Musimy szybko podjąć decyzję, czy uciekać, czy walczyć, czy napotkaliśmy wroga, czy partnera, czy jak się zachować w danej sytuacji. Natomiast to myślenie wolne, no to jest właśnie myślenie analityczne, krytyczne, które wykorzystuje namysł, wnioskowania, obliczenia, jeżeli to jest potrzebne. I zacznijmy od najprostszych przykładów takich analiz, gdzie organizacja tej prezentacji jest taka, że są pewne pytania. Ja w pierwszej kolejności mówię, jak zwykle ludzie na te pytania odpowiadają bezrefleksyjnie, a potem dokonujemy analizy tych problemów i pokazujemy, jakie jest rozwiązanie prawidłowe. I zaczniemy od takich najprostszych przykładów. Mamy tutaj pierwsze cztery prościutkie zagadki matematyczne. Ja może powinienem dodać jeszcze, że różnica między zagadką matematyczną a zwykłym zadaniem czy ćwiczeniem jest taka, że w zagadce zwykle jest jakaś fabuła, coś się dzieje, są jacyś bohaterowie i rozwiązanie takiej zagadki jest zwykle zaskakujące dla tych, którzy się tego podejmują. I to jest ta nagroda, tak? Ujrzenie poprawnego rozwiązania w wyniku analizy. No to popatrzmy po kolei na te proste zagadki. Butelka z korkiem kosztuje złotówkę 10 groszy. Butelka jest o złotówkę droższa od korka. Ile kosztuje butelka, ile korek? Nie wiadomo dlaczego, ale bardzo wielu ludzi natychmiast odpowiada, że butelka kosztuje złotówkę, a korek kosztuje 10 groszy. Co nie jest poprawnym rozwiązaniem. Za chwilę zobaczymy poprawne. I teraz mamy drugie pytanie, też takie, niektóre z tych pytań znaleźć można w takich gazetach, które proponują jakieś rozrywki intelektualne. Tak? Więc to z niedźwiedziem, mogłaby być mróweczka, ale mróweczka jeszcze będzie maszerować, a na razie weźmy niedźwiedzia. Niedźwiedź wędrował kilometr na południe, potem kilometr na wschód, a następnie kilometr na północ. I co się okazało na końcu? Że wrócił do punktu wyjścia. Gdzie rozpoczął wędrówkę? Tutaj zwykle odpowiedź na to pytanie brzmi biegun północny. Tak? Jeżeli z bieguna północnego wyruszymy kilometr na południe, potem kilometr na wschód, potem kilometr na zachód, no to musimy wrócić na biegun północny. Ale jak pokażemy, to nie jest jedyne rozwiązanie. Jest nieskończenie wiele punktów na kuli ziemskiej, gdzie tak zorganizowaną wędrówkę możemy przeprowadzić. I to za chwilę to rozwiązanie, bo najpierw podaję te bezrefleksyjne odpowiedzi. Tak? Tutaj ta pierwsza, biegun północny, jest trafna oczywiście, ale to nie jest pełna odpowiedź. Trzecie zagadnienie. Długość równika to, jak wyczytałem, 40 milionów 75 704 metry. Teraz wyobraźmy sobie, że opasujemy ciasno kulę ziemską na równiku sznureczkiem i potem dodajemy 20 metrów do tego sznureczka i otworzymy okrąg, który luźno opasuje kulę ziemską. Czy pod tym sznurkiem przebiegnie jamniczek? Czy przepełznie, przedrepta mróweczka? Czy dumnie wyprostowany biskup z mitrą ozdobną na głowie przejdzie, nie schylając się?
zwykle odpowiadają ludzie na to pytanie przy tych danych, bo tu chodzi o sugerowanie się pewnymi danymi liczbowymi, że no może mróweczka, ale jamniczek i biskup już nie mają szans. Pokażemy, że jest inaczej. I wreszcie też często spotykane pytanie w różnych serwisach rozrywkowych, tak, w gazetach, tygodnikach i tak dalej. Pierwsze cztery wyrazy ciągu to 2, 4, 8, 16. Masz podać kolejny, piąty wyraz ciągu w taki sposób, żeby regularność, którą zauważyłeś w tych pierwszych czterech wyrazach, została zachowana. Nasuwa się oczywiście natychmiast odpowiedź 32, tak? No bo mamy kolejne potęgi dwójki. 2 do pierwszej, 2 do drugiej, 2 do trzeciej, 2 do czwartej, a więc 2 do piątej. Pokażemy, że mogę właściwie całkowicie dowolnie wybrać piąty wyraz, zachowując tę regularność, którą obserwujemy w pierwszych czterech wyrazach. Tak, więc były proste zagadnienia z przykładami takich bezrefleksyjnych odpowiedzi. Natomiast teraz rozpatrujemy te same zagadnienia i analizujemy je. Tak? Myślimy krytycznie, przeprowadzamy wnioskowania, przeprowadzamy obliczenia. Tak? No więc nasza butelka z korkiem. Niech x będzie ceną korka. Tak? Wtedy co wiemy, że cena korka plus to, co mamy w nawiasie na prezentacji, cena butelki, czyli 100 groszy plus cena korka, i daje razem 110 groszy, złotówkę i 10 groszy. Tak? No i mamy proste równanie liniowe, z którego liczymy natychmiast, że to x jest równe 5, czyli korek kosztuje 5 groszy, butelka 105 groszy. No i to się zgadza, tak? Bo wtedy butelka jest o złotówkę, czyli 100 groszy, droższa od korka. Teraz to drugie zagadnienie. Jak mierzymy odległości na sferze? Jako długości łuków na sferze. I to jedno rozwiązanie podaliśmy dla niedźwiedzia, który rozpoczyna i kończy wędrówkę w tym samym punkcie, ale jest nieskończenie wiele takich rozwiązań. Może rysunek będzie pomocny. Zawsze rysunek może coś pomóc. Tak? Więc wyobraźmy sobie kulę ziemską. Tak? Tu mamy powiedzmy równik. Tak? I z bieguna północnego możemy taką wędrówkę odbyć. Tak? Ale weźmy teraz dowolny równoleżnik, który jest kilometr nad biegunem południowym. I to taki, że jego długość jest równa 1 kilometrowi. I weźmy inny równoleżnik, tak, który jest kilometr nad tym pierwszym, i twierdzę, że każde miejsce na tym równoleżniku jest także możliwym początkiem wędrówki niedźwiedzia. Bo popatrzmy, co się dzieje. On idzie kilometr na południe, potem idzie kilometr na wschód i już tutaj wraca do punktu, w którym odbywał wędrówkę, i kilometr na północ. Prawda? I jest w tym miejscu, gdzie wędrówkę zaczął. Co więcej, jak widzicie Państwo na prezentacji, jak wezmę równoleżnik o długości 1 kilometra, tak, to wystarczy, że przebiegnę go n razy i idąc stale na wschód. Tak? Kultura masowa mówi: idź na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Tak? To też spełnia warunki zadania. Dobrze. I rozważmy od razu następne. Ten rysunek się przyda. Zapomnijmy teraz o niedźwiedziu. Niedźwiedź odpoczywa. I rozważmy ten ogólny przypadek. Tutaj chodzi o to zadanie ze sznurkiem opasującym równik. Najpierw ciasno, potem takim, do którego dodaliśmy 20 metrów, i ono pasuje luźno ten równik. Tak? No więc rozwiążemy to w postaci całkiem ogólnej, dla dowolnej sfery o promieniu R. Tak? Masz sferę o promieniu R i teraz długość tego okręgu, pamiętamy ze szkoły, to jest 2 pi R. Tak?
Teraz dodaliśmy ileś metrów do 20 w naszym przypadku, tak? Do tego sznureczka. Tak? I naszym pytaniem jest teraz pytanie o to, jaka jest ta odległość tutaj, tak? Między tym sznurkiem ciasno napiętym, a tym sznurkiem luźnym. Niech ona będzie H. I mamy dwie zależności, które mówią, jaka jest długość tego luźnego, na luźnym sznurku opartego okręgu. No z jednej strony to musi być 2 pi razy jego promień, czyli to musi być 2 pi razy jego promieniem jest R plus H. A z drugiej strony to musi być długość tego okręgu plus 20 jeszcze, bo 20 metrów dodaliśmy, tak? Czyli 2 pi R plus 20. Tak? Jeżeli rozwiążemy to równanie ze względu na H, no to zobaczymy, że tutaj te wyrazy, które zawierają promień, się redukują, one znikają, tak? A więc odpowiedź jest tutaj niezależna od promienia. I przy naszych danych, tych 20 metrach, wynosi H jest równe 10 przez pi. Tak? A więc i mróweczka, i jamniczek, i nawet w biskup bez schylania się pod nim przejdą. Dobrze, teraz to ostatnie z tych prostych zagadnień. Tak? Postąpimy w taki oto sposób. No chcemy, żeby dotychczasowa zależność była zachowana, czyli żeby pierwsze cztery wyrazy były kolejnymi potęgami dwójki. A dla wyrazu piątego chcemy mieć, jak powiedziałem, całkiem dowolną liczbę. No to zachowamy, proszę spojrzeć na prezentację, tak? Na przedostatnią linijkę, napiszemy ogólny wzór na wyraz tego ciągu a do n tej an równe 2 do n tej, plus teraz coś takiego, co gdy podstawię za n 1, 2, 3 i 4 zniknie, tak? Stanie się zerem. Więc jeżeli napiszę tutaj taki iloczyn n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4, no to w przypadku 1, 2, 3, 4, któryś z tych czynników będzie zerem. Tak? Więc pierwsze cztery wyrazy będą 2, 4, 8, 16. Natomiast jak teraz wezmę piątkę za n, no to te tu będzie 2 do n tej, czyli 32, a tu będzie suma 4 razy 3 razy 2 razy 1, tak? To daje 24, a więc pomnożę to przez taki ułamek, który w mianowniku ma 24, żeby uprościć te czynniki z mianownikiem tego ułamka, a w liczniku tego ułamka dam cokolwiek mi się podoba, 17, 25, pierwiastek z dwóch, ale odejmę od tego 32, żeby zlikwidować ten pierwszy składnik sumy. Tak? A więc odpowiedź na to pytanie bezrefleksyjna jest: aha, tak, 32, tak, 2 do 5. Natomiast analiza pokazuje, że ta zależność może być kształtowana całkowicie dowolnie. Dobrze. To była pierwsza runda takich prostych zagadnień matematycznych, tak, ale pokazująca różnicę między bezrefleksyjnym myśleniem a myśleniem z zastanowieniem, myśleniem krytycznym, analitycznym. Teraz powiem jeszcze parę słów, zanim przejdziemy do następnych zagadek, gdzie już się pojawią mróweczki. Powiem parę słów o samej matematyce. No, byłoby zarozumialstwem uważanie, że można w kilku zdaniach powiedzieć, czym jest matematyka. Ale ja chcę w trakcie naszych wykładów, żeby studenci myśleli o matematyce dwojako. Raz jako o nauce, nauce o pewnych wzorcach, regularnościach. Tak? Refleksja matematyczna bierze się z zaobserwowanych prawidłowości w przyrodzie, tak można sądzić. I te wzorce prawidłowości, regularności, o których traktuje matematyka jako nauka, no to mogą być wzorce arytmetyczne dotyczące liczebności, mogą być wzorce algebraiczne dotyczące operowania na pewnych
obiektach i otrzymywania w wyniku innych obiektów. To mogą być wzorce geometryczne bądź topologiczne dotyczące kształtu, odległości i innych tego typu pojęć. To mogą być wzorce dotyczące samego rozumowania, a więc badanie na przykład reguł, takich, które są niezawodnymi regułami wnioskowania. O tym będzie więcej na zajęciach z logiki. To mogą być wreszcie wzorce dotyczące szansy, tak? Tym zajmuje się rachunek prawdopodobieństwa i tak dalej. A więc różnego typu regularności interesują matematykę i matematyka dotyczy różnych struktur, obiektów z łączącymi te obiekty z zależnościami. Tak współczesna matematyka wygląda. A z drugiej strony matematyka jest moim zdaniem i podzielają ten pogląd liczni inni matematycy, jest pewną sztuką. Jest działaniem, jest aktywnością, które kieruje się walorami estetycznymi. Tworzona teoria dla matematyka musi być piękna, pojęcia muszą być piękne. Tak, to oczywiście jest sprawa relatywna, czy to samo jako piękne widzi matematyk i człowiek z ulicy, że tak powiem. Ale w każdym razie traktowałbym matematykę jako sztukę. Sztukę rozwiązywania problemów, czyli stosowanie pewnych heurystyk, wpadanie na pomysły, posługiwanie się rozumowaniem przez analogię, wskazówkami indukcyjnymi i tak dalej. Tak? Co tu jeszcze trzeba by dodać? To się jakoś wiąże też z tym następnym punktem, mianowicie z tak zwanymi kontekstami, o których się mówi w przypadku dowolnej właściwie nauki, bo mówi się i o naukach przyrodniczych, i o matematyce, o kontekstach odkrycia i uzasadnienia. Te terminy wprowadzili Popper i Reichenbach, a ja tutaj dodatkowo dodaję jeszcze kontekst przekazu. Kontekst odkrycia to jest to wszystko, co się składa na odkrycie matematyczne. Tutaj główną rolę pełni intuicja matematyczna, pewne przekonania matematyków, które żywią oni no, bez jeszcze posiadania dowodu, że tak jest, jak myślą. Tutaj też dużą rolę odgrywają różne heurystyki i no, na przykład myślenie przekorne, a co by było gdyby. Tak? Ten kontekst jest dosyć tajemniczy, bo opisać odkrycie matematyczne, a także odkrycia w innych naukach jest trudno. To nie jest proces algorytmiczny. Tak? Nie ma przepisu na odkrycie. Natomiast kontekst uzasadnienia w przypadku matematyki dotyczy dowodzenia twierdzeń, dotyczy przeprowadzania dowodów twierdzeń, a także obliczeń, oczywiście i całego szeregu innych jeszcze czynności badawczych. I ten kontekst jest dobrze opisany. Ja dodaję do tego trzeci kontekst, mianowicie kontekst przekazu. To, w jaki sposób mówimy o matematyce. Tak? A więc tutaj głównie dotyczy ten kontekst nauczania matematyki, uczenia się matematyki, ale także roli matematyki w kulturze, wykorzystywania matematyki w sztuce i tak dalej. I twierdzę, że podstawową rolę w tym kontekście przekazu odgrywają tak zwane objaśnienia intuicyjne, czyli coś takiego, co pomaga nam uzyskać zrozumienie znaczenia pojęć. Ale także poprawności dowodów i konstrukcji. I to uzyskanie zrozumienia w dydaktyce jest, co najmniej w dydaktyce, jest właśnie uzyskiwane przez objaśnienia intuicyjne, które się odwołują do różnych rzeczy, do objaśnień, wyjaśnień, eksplikacji językowych, do modeli fizycznych, do percepcji, na przykład rysunków i diagramów, ale także do wcześniej poznanych pojęć. Tutaj znakomity przykład takiego objaśnienia intuicyjnego przytacza Anna Sierpińska w swojej książce Understanding in Mathematics, gdzie powołuje się na Poincaré, na jego wypowiedź dotyczącą takich objaśnień intuicyjnych. Mianowicie wyobraźmy sobie klasę,
w szkole i nauczyciel mówi: okrąg to zbiór wszystkich punktów, które są równo odległe od jednego wybranego punktu, zwanego środkiem okręgu. No i uczniowie tam niektórzy piszą, niektórzy patrzą w okno, niektórzy myślą o czymś zupełnie innym, a potem nauczyciel podchodzi do tablicy i rysuje okrąg na tablicy. Tak? I wtedy uczniowie mówią: aha, to o to mu chodziło. Tak? Więc to jest takie wspomaganie rozumienia abstrakcyjnego pojęcia przez odwołanie się do rysunku. Tak więc w tym kontekście przekazu możemy używać czegoś, czego nie używamy w samej twórczości matematycznej czy w różnych aktywnościach matematycznych. Mianowicie odwołujemy się do, tak jak mówiłem, do modeli fizycznych, do objaśnień językowych, do rysunków. Tak? Obecnie nie uważa się, że rysunek nie stanowi dowodu. Tak? Dowód musi mieć postać analityczną. I wspomnieliśmy tu o modelach fizycznych. W filozofii matematyki dyskutuje się żywo problem skuteczności matematyki w nauce. Jest w tym pewna tajemnica. Dlaczego matematyka jest skuteczna w naukach przyrodniczych? Czyżby świat miał w swojej osnowie jakąś strukturę matematyczną? Tak? Czy umysł jest też potrafi być aktywny na polu matematyki, dlatego że jakoś odbiera tę strukturę matematyczną świata? Tutaj się z tym się wiążą różne inne pytania filozoficzne jeszcze. Czy matematyka jest tworzona przez ludzi, czy jest odkrywana? Tak? Czy dokonujemy odkryć, czy raczej ograniczamy się do twórczości matematycznej? O tym być może dowiedzą się słuchacze na zajęciach z filozofii. Tak? Przejdę teraz do następnej grupy zagadnień, których mamy właśnie do czynienia z myśleniem krytycznym, analitycznym i tą różnicą między bezrefleksyjną oceną sytuacji, a oceną dokonaną po namyśle. Tak? Będziemy mieli następnych kilka zagadek, w których będziemy się odwoływać do różnych stylów myślenia w matematyce. Tak? To może być styl algebraiczny, skupiony na operacjach, kombinatoryczny, na możliwościach kombinowania różnych obiektów. To może być styl geometryczny też i tak dalej. Tych stylów jest ileś. Ja bardzo gorąco polecam wszystkim słuchaczom zajrzenie na YouTube i obejrzenie sobie prezentacji Map of Mathematics. Tak? Podaję tutaj adres tej strony. Tam zdaje się, można nawet ustawić też polskie napisy. To jest znakomita, kilkunastominutowa prezentacja, która pokazuje, jak wygląda matematyka współczesna. Więc to jest takie pierwsze zadanie, które studenci dostają na naszym wykładzie matematyczne podstawy kognitywistyki. No i jeszcze dodatkowo jest zadanie, że trzeba wysłuchać Imagine Johna Lennona, bo zwykle swoje wykłady zaczynam od wyobraź sobie, tak? Wyobraź sobie, przedstaw sobie, utwórz mentalną reprezentację i tak dalej. Tak? Matematyka to gra wyobraźni. Jak napisał Paul Lockhart, o którym jeszcze będzie mowa, matematyka to muzyka rozumu. To teraz nasze mróweczki się pojawią na scenie. I będzie kilka zagadnień z mróweczkami. Zagadnienie pierwsze. Tak? Wyobraź sobie, że w każdym wierzchołku sześcianu jest mróweczka, która całkiem losowo, każda z tych mróweczek, drepcze krawędzią do sąsiedniego wierzchołka, najbliższego sąsiedniego. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jednoczesny ruch wszystkich mrówek przebiegnie bez ich zderzeń? Tak? Czyli, że żadne dwie nie wybiorą kolidujących tras. Jak sobie wyobrazimy taki sześcian i te mróweczki, to prawdopodobnie po krótkim namyśle uznamy, że to może być bardzo wielki chaos.
ale postąpimy tak, jak zalecał Kartezjusz. Mianowicie problem złożony sprowadzimy do problemów prostszych, które rozwiążemy i potem złożymy te rozwiązania w całość. Otóż prostszą zagadką będzie ruch po wielokącie foremnym, po trójkącie. Bo powiedzmy, jest trójkąt równoboczny i w każdym wierzchołku jest mróweczka. Czas start, mróweczki startują. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ruch będzie się odbywał bez kolizji? Wszystkich możliwości jest 2 do 3, bo każda mróweczka może wybrać jedną bądź drugą drogę z wierzchołka. Tak? Czyli 2 razy 2 razy 2, czyli 8. Ale tylko 2 z tych możliwości sprzyjają naszemu warunkowi, spełniają nasz warunek. Tak? Mianowicie albo to będzie ruch zgodny ze wskazówkami zegara, albo ruch do niego przeciwny, czyli 2 tylko. A zatem ta szansa, że ten ruch będzie bezkolizyjny, jest równa 2/8, czyli 1/4. Jak będzie w kwadracie? W kwadracie wszystkich możliwości mrówek jest 2/4, no bo każda ma 2 możliwości, jest ich 4, czyli 16. Ale znowu tylko 2 z tych możliwości są takie, że odbędzie się ten ruch bez kolizji. Albo wszystkie będą szły zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie. A więc tutaj to prawdopodobieństwo bezkolizyjnego ruchu będzie równe 2/16, czyli 1/8. No, jesteśmy przygotowani teraz do podróży na sześcian, tak? Bo jeżeli mamy, wiemy jak to wygląda w kwadracie, sześcian ma 6 kwadratowych ścian, no to będzie nam łatwiej rozważać sześcian. Tak? I jak się do tego zabieramy? Mianowicie proszę rozważyć ruchy na 2 przeciwległych ścianach, powiedzmy lewej i prawej, górnej, dolnej, przedniej i tylnej, jeżeli można tak to o tym sześcianie mówić. Tak? Na przykład lewa i prawa. Tak? No wiesz już, jak to wygląda w kwadracie. Tak? I teraz albo wszystkie na lewej będą szły zgodnie z zegarem, albo przeciwnie do zegara. Tak? Na prawej też albo zgodnie z zegarem, albo przeciwnie do zegara. Więc tych możliwości jest tutaj 4, tak? I jest lewa, prawa, górna, dolna, przednia, tylna, ściana sześcianu jest 3. Są 3 takie pary, a więc razem daje 12 możliwości. Ale to nie wszystko jeszcze. Tak? Mianowicie teraz trzeba pomyśleć o tym sześcianie jako o pewnym grafie. Możemy go spłaszczyć. Tak? Rozdeptamy ten sześcian i wtedy ten siatka tego sześcianu będzie wyglądała tak, jak widzą to Państwo na rysunku, na prezentacji. I tutaj także są pewne możliwości bezkolizyjnego ruchu mrówek. Mianowicie każdy tak zwany cykl Hamiltona, czyli zamknięta ścieżka Hamiltona, układ krawędzi taki, że każdy wierzchołek tego grafu jest odwiedzany dokładnie raz i zamknięty taki układ. Tak? Więc są tutaj także, jest tutaj także 12 możliwości, tak? Bo albo jest to taka sytuacja typu podkówka, tak? gdzie mamy ruch tego rodzaju, tak? Albo ta podkówka będzie symetryczna względem pionowej osi, albo 2 takie podkówki symetryczne względem osi poziomej. Tak? No i jeszcze cykl typu szpulka do nici, gdzie są 2 możliwości. Tak? A więc jest 6 tych cykli, no i każdy może, mrówki mogą dreptać po każdym albo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a więc także 12. Czyli razem mamy 12 i 12 możliwości sprzyjających, a wszystkich ruchów mrówek jest 3/8, tak? Bo każda ma możliwość wyboru jednej z 3 dróg i jest ich 8, a 3/8 to jest 6561. A więc tutaj prawdopodobieństwo bezkolizyjnego ruchu w sześcianie jest równe 0,0037. Proszę zauważyć dramatyczną różnicę między 2 wymiarami a 3.
wymiara. Mamy inne zagadnienie kombinatoryczne. Proszę sobie wyobrazić, że jesteś na lewym pasie dwupasmowej drogi, znaczy czteropasmowej, dwie w jedną stronę, dwie w drugą. I przed tobą jest kolumna trzech aut z panem premierem i ochroną oczywiście. I z prawdopodobieństwem 0,2 każdy z nich ulegnie awarii. I wtedy zostajesz zablokowany. A na prawym pasie sunie limuzyna pana prezesa bez ochrony, gdzieś przepadła. I ta się może zepsuć albo nie zepsuć. Z prawdopodobieństwem 0,5. Który pas daje ci większe szanse jazdy bezkolizyjnej? Czyli nikt cię nie zablokuje. Otóż bez kolizji na lewym jest 0,8 do potęgi trzeciej, czyli 512 tysięcznych, czyli lepiej zostać na lewym. Tak? Jest większa szansa na bezkolizyjny ruch dalej. Jest tak, ponieważ to prawdopodobieństwo, że każdy z samochodów kolumny pana premiera się nie zepsuje, jest równe 0,8. A te zdarzenia są niezależne. A wiemy, że w przypadku zdarzeń niezależnych prawdopodobieństwo, że zajdą jednocześnie, jest iloczynem ich prawdopodobieństw. Tak? A więc zostajemy na lewym pasie. I teraz będzie nieco bardziej złożone zagadnienie, w którym wystąpi pojęcie nieskończoności. Bardzo dużo będzie mowa o nieskończonościach na naszym wykładzie matematycznych podstaw kognitywistyki. To jest jedno z podstawowych pojęć matematycznych. Właściwie matematyka bez tego pojęcia nie może się obyć. Rozważamy w matematyce nieskończenie duże, nieskończenie małe, nieskończenie złożone. I to pojęcie w historii cieszyło się złą sławą od czasów antycznych. Mianowicie starano się mówić jedynie o nieskończonościach potencjalnych, czyli takich wielkościach, które można stale, takich licznościach, które można stale powiększać. Natomiast wzdragano się przed operowaniem na całych nieskończonościach. Definicja, którą podał Dedekind w XIX wieku, jest sformułowana w sposób niezwykle prosty. Mianowicie zbiór jakichś obiektów jest nieskończony, mówi Dedekind, kiedy jest równoliczny z jakimś swoim podzbiorem właściwym. Tak? Czyli gdy jest w nim tyle samo elementów, co w jakimś jego właściwym podzbiorze. Tak? To pojęcie równoliczności jest bardzo proste. Jesteś małą, niewinną dziewczynką, są dwie sterty cukierków i twój starszy brat też chce wziąć i każdy z was chce wziąć więcej. Nie znacie pojęcia liczby. To jak to ustalacie, gdzie jest więcej? Odkładacie po jednym. Tak? Jeżeli jednocześnie się skończy to liczenie, to te dwie sterty cukierków są równoliczne. Jeżeli gdzieś się skończy wcześniej, no to oddajesz to bratu, a bierzesz tę większą. Tak? I natomiast zbiór wszystkich liczb naturalnych jest nieskończony w sensie Dedekinda, co poświadcza funkcja f od n równe 2 razy n, tak? Która każdej liczbie podporządkowuje jej podwojenie. To jest bijekcja, użyję terminu ze szkoły, tak? Funkcja wzajemnie jednoznaczna na cały zbiór. Zechcą Państwo poszukać w sieci omówień hotelu Hilberta, tak, gdzie ten problem równoliczności, definicji Dedekinda jest w sposób obrazowy i intuicyjny objaśniony. A tutaj przedstawię pewną inną zagadkę, też dotyczącą operowania na nieskończenie wielu obiektach. Ale samo rozwiązanie tej zagadki dostępne jest nawet uczniom szkoły średniej. Tak, będziemy po prostu pracować z pewnymi ułamkami. Tak? Wymaga to jednak pewnej odwagi myślenia. Otóż zagadnienie jest takie. Po doskonale elastycznej linii o początkowej długości 1 km drepcze sobie mróweczka z prędkością centymetra na sekundę względem lin. A cała lina rozciąga się z prędkością kilometra na sekundę. Mrówka startuje z lewego nieruchomego końca i pytamy, czy dojdzie w skończonym czasie do prawego jej końca. Ze względu na te dane liczbowe, które tutaj zostały podane, zwykle bezrefleksyjne się odpowiada, nie, mrówa, nie masz szans, nie ma co dreptać, ta lina, ten prawy koniec ci zbyt szybko ucieka. Jednak tak nie jest. Tak? I żeby to zobaczyć, to trzeba sobie zadać podstawowe pytanie. Jaką część liny w każdej sekundzie
pokonuje mróweczka? Otóż w pierwszej centymetr z jednego kilometra, czyli jedną stutysięczną. W drugiej lina już ma 2 kilometry, a mrówka drepcze 1 centymetr, czyli centymetr z 2 kilometrów, jedną dwustutysięczną. I tak dalej, tak? W n-tej 1 centymetr z n kilometrów. Nasze pytanie teraz sprowadza się do tego, czy istnieje liczba n taka, że ta suma jedna stutysięczna, jedna dwustutysięczna, jedna trzystutysięczna i tak dalej, 1 przez n razy 100 tysięcy, będzie większa lub równa 1, czyli całej długości liny. Tak? Czy mrówka osiągnie prawy koniec liny. Więc szukamy takiej liczby n, dla której suma odwrotności liczb naturalnych, dodatnich, 1 plus 1 druga plus 1 trzecia plus 1 n, będzie większa równa od 100 tysięcy. Ta suma nieskończona nazywa się szeregiem harmonicznym. I wiadomo, że ten szereg jest rozbieżny, to znaczy ta suma nie jest liczbą skończoną, co wykazał bodaj po raz pierwszy Mikołaj Zore. Suma częściowa odwrotności pierwszych n liczb naturalnych dodatnich to n ta liczba harmoniczna. No i teraz jak będziemy argumentować? Napiszmy tę nieskończoną sumę odwrotności dodatnich liczb całkowitych, a pod spodem napiszmy drugą sumę, także nieskończoną, ale tworzymy tę drugą sumę w taki sposób, że piszemy 1 plus 1 druga, potem 2 razy piszemy 1 czwarta, potem 4 razy piszemy 1 ósma, potem 8 razy piszemy 1 szesnastą. I teraz jeżeli porównamy kolejne wyrazy pierwszej i drugiej sumy, no to zobaczymy, że każdy składnik pierwszej sumy jest nie mniejszy od odpowiadającego mu kolejnego składnika drugiej sumy. Tak? Jeżeli zwiększasz mianownik dodatniego ułamka, to wartość całego ułamka się zmniejsza. Tak? I teraz pogrupujemy wyrazy w tej drugiej sumie. Tak? Mamy 2 1 czwarte, pogrupujemy je razem. Mamy 4 razy 1 ósma, 4 1 ósme pogrupujemy razem i tak dalej. Także w każdym nawiasie dostaniemy 1 drugą. A więc te sumy w składników w nawiasach są równe 1 druga. Tak więc jakąkolwiek wybierzemy skończoną wartość dla n, no to wystarczy dodać odpowiednią liczbę ułamków 1 druga, albo co jedno wychodzi, możemy jeszcze raz pogrupować liczb 1, żeby otrzymać sumę przekraczającą n. Tak? W konsekwencji, ponieważ porównywaliśmy kolejne wyrazy tych dwóch nieskończonych sum, wystarczy dodać odpowiednią liczbę kolejnych składników szeregu harmonicznego, żeby przekroczyć dowolną z góry wybraną liczbę n. I z faktu właśnie rozbieżności z szeregu harmonicznego wynika, że istnieje taka liczba naturalna n, że Hn jest większy od 100 tysięcy, nasze dane liczbowe naszego zadania, a więc, że mrówka po n sekundach osiągnie i przekroczy prawy koniec liny. Ten czas dla przyjętych tutaj danych to jest e do 100 tysięcy minus gamma, gdzie gamma jest pewną stałą, zwaną stałą Eulera Mascheroniego. Tutaj bardzo tajemnicza, nie wiemy, czy jest wymierna, czy niewymierna i tak dalej. O pojęciach tu występujących, czyli o podstawie logarytmów naturalnych e, o logarytmie naturalnym, o pojęciu granicy, dowiemy się na wykładach. Tak? A więc istotnie mrówka osiągnie prawy koniec liny w pewnym czasie. Ten czas będzie tysiące razy większy od czasu trwania wszechświata, ale to jest, my mówimy o zagadnieniu matematycznym, a nie o jego interpretacji fizycznej. I teraz wykorzystamy ten fakt rozbieżności w jeszcze jednej, z szeregu harmonicznego, w jeszcze jednej zagadce. Mianowicie wyobraźmy sobie taką spiralę, którą prostokątną, którą budujemy z odcinków wyznaczonych przez nieskończony, malejący ciąg liczb rzeczywistych. Tak? Mamy A1 większe od A2, większe od A3 i tak dalej, gdzie to są wszystko liczby rzeczywiste dodatnie, a nasza spirala będzie prostokątna. Tak więc będzie wyglądała jakoś tak. Tak będzie wyglądała. Tutaj nie zachowałem proporcji, tak? Ale w każdym razie te wielkości poszczególnych odcinków są tutaj wyznaczone. Tak? Więc pierwszy ma długość A1, drugi A1 plus A2, trzeci A2 plus A3 i tak dalej. Pytamy, jaka jest długość tej spirali, jeżeli te kolejne wyrazy będą wyrazami ciągu geometrycznego,
A jaka jest długość dla w przypadku, kiedy będzie to, kolejne wyrazy będą odwrotnościami liczb całkowitych dodatnich. Tak? Całkowita długość spirali jest równa dwa razy taka suma nieskończona wszystkich AI, tak? Bo każda z tych AI występuje dwa razy. Proszę popatrzeć na drugi wiersz na prezentacji. I pierwsza spirala ma długość 40. Stosujemy szkolny wzór na sumę wyrazów szeregu geometrycznego. Natomiast druga spirala jest nieskończonej długości, co wynika z faktu rozbieżności szeregu harmonicznego. Tak? A więc mamy dwie spirale budowane wedle podobnej zasady, ale przy różnych danych liczbowych co do długości tych odcinków, one, chociaż obie są na ograniczonym obszarze, znajdują się na ograniczonym obszarze, to jedna z nich ma długość nieskończoną, druga zaś jest skończona. Tak? I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna zagadka z naszymi murweczkami. Mianowicie, nazwałem to stylem geometrycznym, ale tutaj też trzeba coś liczyć. Tak? Tutaj pomocne jest oczywiście wyobrażanie sobie rozważanej sytuacji, no, zrobienie diagramu, ale rozwiązanie zagadnienia się sprowadzi do pewnych obliczeń. Otóż wyobraźmy sobie, że w każdym wierzchołku kwadratu o boku długości 1, na przykład kilometr, znajduje się mrowisko. I mamy pomóc mróweczkom tak zaplanować sieć dróg między poszczególnymi mrowiskami, żeby z każdego można było dotrzeć do każdego i żeby ta całkowita długość tych dróg była minimalna. Tak? Możemy jeszcze dodatkowo żądać, żeby z każdego do każdego się dało dojść bez odwiedzania sąsiadów na przykład. Tak? I jak o tym myślimy? No myślimy o tym, że te mrowiska są w wierzchołkach kwadratu. Gdyby połączyć mrowiska odcinkami będącymi bokami kwadratu, no to mamy długość 4. Wystarczy 3, gdy nie żądamy, żeby zakazać odwiedzin sąsiadów. Tak? Gdy weźmiemy dwie przekątne kwadratu, no to całkowita długość będzie równa dwa razy pierwiastek z dwóch, bo jak bok kwadratu ma długość 1, to jego przekątna ma długość pierwiastek z dwóch. To jest w przybliżeniu 2,83. Jeżeli byśmy chcieli jakiś okrąg przez wierzchołki kwadratu przechodzący, no to długość tego okręgu będzie, proszę sprawdzić, pi razy pierwiastek z dwóch, będzie to jakieś 4,43. Ale znajdziemy sieć, która ma całkowitą długość mniejszą od 2,83, długości dwóch przekątnych, w której jakiś jej fragment będzie wspólny dla mróweczek ze wszystkich mrowisk. Tak? Więc tę drogę do rozwiązania problemu pokazuje rysunek na slajdzie. Tak? Ta droga to zaznaczona została na niebiesko i musimy wyznaczyć, no jak długi jest ten wspólny odcinek, albo inaczej mówiąc, jak odległy od lewego boku kwadratu jest lewy koniec naszego wspólnego odcinka. Tak? Proszę zauważyć, że mamy tutaj trójkąty prostokątne. Tak? Mamy trójkąt prostokątny. Tutaj, tak? I wiemy, jaki jest ten długości ten bok, jedna druga, tak? I chcemy znaleźć tę wartość, tak? I wyrazić długość przeciwprostokątnej także w terminach tej wartości, bo wtedy znajdziemy jakiś warunek dotyczący tego, przy jakiej długości tego wspólnego odcinka ta sieć dróg będzie minimalna. No i teraz robimy to, co przed chwilą pokazałem na rysunku. Tak? Zaznaczamy tę sieć dróg ze wspólnym odcinkiem. Korzystamy z twierdzenia Pitagorasa, które ustali, że każda z tych czterech dróg, łączących końce odcinka
naszego wspólnego z mrowiskami jest równa pierwiastek z ich kwadratu z 1/4, wynika to z stwierdzenia Pitagorasa. I teraz długość, całkowita długość, to jest długość tego wspólnego odcinka, 1 minus 2x, plus 4 razy długość tych ścieżek łączących końce naszego odcinka z poszczególnymi mrowiskami. Kiedy ta wartość jest minimalna? I tutaj trzeba się już posłużyć metodami, które należą do tak zwanej analizy matematycznej, do rachunku różniczkowego i całkowego, tak? Żeby ustalić, kiedy ta wartość jest minimalna dla badanej funkcji, musimy obliczyć jej pochodną i skorzystać z pewnych warunków, które mówią, jak zachowuje się funkcja w zależności od tego, jakie wartości przybiera jej pochodna. Tak? Obliczamy pochodną tej funkcji, to jest pochodna funkcji złożonej i ta pochodna jest równa 0 dla określonej wartości x. Ja pomijam tutaj wszelkie rachunki. Tak? Chodzi o pewien sposób rozumowania. Pochodna jest mniejsza dla wartości x, mniejszej od tej wartości wybranej, 1 przez 2 pierwiastki z 3, natomiast większa dla wartości większych, czyli pochodna jest najpierw ujemna, potem przyjmuje wartość 0, potem jest dodatnia, a zatem funkcja najpierw maleje, potem rośnie. Tak? A w punkcie 1 przez 2 pierwiastki z 3 przyjmuje wartość minimum. I obliczamy wartość tej funkcji dla tego argumentu i okazuje się, że to jest 2,73. A zatem jest to krótsza sieć dróg niż obie przekątne. Tak? Można oczywiście inaczej rozwiązywać to zadanie, przyjąć za niewiadomą długość tego wspólnego odcinka i tak samo to policzyć. Tak, a więc nawet w przypadku takiego prostego zagadnienia, minimalna sieć dróg dla mrowiska, potrzebne są jednak pewne środki analityczne, o których będziemy mówić na pierwszym roku. Tak, a więc nie wystarczy to, co było w szkole do zajmowania się problemami, które interesują kognitywistę. Tutaj pewne zagadnienia zostawię Państwu do samodzielnej refleksji, tylko opatrzę je pewnym komentarzem. Tak? Mianowicie Mark Haddon napisał taką piękną książeczkę Dziwny przypadek psa nocną porą, gdzie autystyczny chłopiec z zespołem Aspergera, o którym będzie mowa na studiach, dla uspokojenia wyobraża sobie różne trudne problemy matematyczne. A więc wyobraził sobie na przykład część wspólną trzech walców, które mają takie same promienie i których osiami są osie układów współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowych, tego kartezjańskiego układu, który znacie ze szkoły. Tak? I jaka to jest bryła? Tak? Podpowiadam, te bryły się nazywają bryłami Stein-Metza, ale proszę samodzielnie na to wpaść. Inne pytanie, czy można wypełnić przestrzeń trójwymiarową rozłącznymi okręgami? Jak się chwilę zastanowimy, to też trzeba sprowadzić to do pewnego prostszego rozwiązania. Czy płaszczyznę można wypełnić rozłącznymi okręgami, a potem przestrzeń płaszczyznami? Tak? Podobnie w tym następnym, te wielościany Luliera to są takie cegły z wyciętą prostopadłościenną dziurą. I czy można wypełnić przestrzeń takimi rozłącznymi wielościanami, jakie warunki musi spełniać ta dziura. I tutaj takie zabawne na koniec, czy można przekształcić bez rozrywania i zlepiania plastelinowy precelek, który ma takie jedno uszko przewleczone przez drugie, tak, w precelek, który nie ma tego przewleczenia. To trzeba się trochę napracować przy ugniataniu plasteliny. Jest to możliwe. Parę słów, ale dosłownie kilka tylko, powinienem powiedzieć na temat tego, czego się spodziewamy po naszych pierwszoroczniakach, jaką wiedzę matematyczną wynieśli ze szkoły i co im chcemy zapewnić. Otóż bardzo gorąco polecam wszystkim słuchaczom taką piękną książeczkę Lament Matematyka. To jest nieduża
rzecz. Angielski oryginał czytany jest na YouTubach, ładnym angielskim. Jest też PDF z angielską treścią tej książki i jest kilka tłumaczeń po polsku. Podaję adres jednego z tych tłumaczeń. Otóż co ów Lockhart tam pisze? Otóż pisze o takim muzyku, który się budzi z koszmaru, mianowicie chciał muzykę i chciał słuchać dzieł wybitnych muzyków na swoich studiach, a te studia mu oferują, czy ta szkoła mu oferuje tylko opowieść o tym, jak się pisze nutki, w jaki sposób się nutki wartościuje, jak się pisze klucze wiolinowe, czym jest pięciolinia i tak dalej. Przez kilka semestrów cała nauka się na tym skupia, natomiast niczego nie słuchają, ani niczego nie dają mu skomponować. I podobnie malarz się budzi ze snu, z koszmaru, gdzie przez ileś semestrów uczono go w szkole, jaka jest budowa pędzla, jaka jest struktura włosia, jak trzymać pędzel, i że teoretycznie to można płot pomalować pędzlem, natomiast nie widział żadnych dzieł malarstwa światowego, ani nie dano mu niczego namalować. I Lockhart twierdzi, że dydaktyka matematyki, szkolna dydaktyka matematyki jest bardzo podobna do tych koszmarnych snów muzyka i matematyka, tak? Że dzieci przychodzą do szkoły z jakąś naturalną kreatywnością, z ciekawością, z umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów, natomiast nauczanie szkolne tą kreatywność likwiduje. I szkolna dydaktyka jest obciążona wymogami podstawy programowej. Nauczyciele muszą dawać sobie radę z zaleceniami dyrektorów i z często roszczeniowymi postawami rodziców. W podstawie programowej jest mnóstwo pojęć, które trzeba pojęciowo opanować. Nadto uwaga jest skupiona raczej na różnych procedurach rachunkowych, algorytmicznych, które w gruncie rzeczy mają uczniowie wykonywać bez refleksji, mechanicznie. Tak? I ta dydaktyka szkolna, cały czas cytuję Lockharta, nie ukazuje piękna matematyki, nie pozostawia w umysłach uczniów wrażenie, że matematyka jest trudna, nudna i w związku z tym uczniowie boją się matematyki lub uważają ją za niepotrzebną. Natomiast jeśli chodzi o naszą dydaktykę matematyki, no to oczywiście będziemy w jakimś sensie zmuszeni do zrobienia krótkiego repetytorium tego, co uczniowie mieli w szkole, ale będziemy się starali także, aby, przynajmniej ja się będę starał w następnym semestrze, żeby położyć nacisk na procesy rozumienia pojęć. Jeden z naszych studentów napisał w ankiecie, w szkole to mówiono mi, ty nie masz rozumieć, Jacek czy Robert, ty masz umieć, żeby zaliczyć test i tak dalej. A ja chcę rozumieć. I bardzo mnie to podbudowało, że tak student się zadeklarował i staramy się, żeby ten wykład przede wszystkim spełnił oczekiwania takich właśnie studentów. Tak? Będziemy przedstawiać pojęcia, twierdzenia, techniki, metody, których znajomość jest przydatna, a nawet nieodzowna w refleksji nad człowieczym poznaniem. Będziemy mówić o takich czynnościach jak abstrahowanie, uogólnianie, dowodzenie, dużo o dowodzeniu, o różnych metodach dowodzenia, definiowanie, klasyfikowanie, obliczanie, szukanie sprzeczności, znajdowanie kontrprzykładów, myślenie przekorne i tak dalej. Twórczość matematyczna, ale także nabywanie wiedzy, umiejętności matematycznych, to jest jeden z najciekawszych przejawów funkcjonowania ludzkiego umysłu. No i dodam jeszcze może, że nasze nauczanie matematyki pełni też rolę terapeutyczną. Ma likwidować uprzedzenia wobec matematyki, lęk wobec matematyki wyniesione ze szkoły. No i staram się też, żeby ta nasza wspólna przygoda dydaktyczna, matematyczna była ciekawą zabawą. Między innymi przez wplatanie takich zagadek o mróweczkach. Podam teraz bibliografię. W tej bibliografii jest tylko odniesienie do strony z materiałami do wykładów matematyczne podstawy kognitywistyki i strony do
wykładu fakultetu zagadki matematyczne, a także do jednej niedawno opublikowanej pracy, w której jest duży esej na temat właśnie dotyczący zagadek matematycznych, z bardzo dużą bibliografią, przykładami i tak dalej. I mam jeszcze kilka zagadnień, które zatytułowałem tutaj zadania do samodzielnego rozwiązania, no ale może je rozwiążemy. Bardzo mi brakuje tego wspólnego z wami rozwiązywania, kiedy ja podaję problem, a studenci podają propozycje, cieszą się jak mają trafne, martwią się trochę jak nie za bardzo z początku idzie, ale w końcu docieramy do rozwiązania. Typowe zadanie szkolne z dwóch miejscowości odległych o 300 km wyruszają jednocześnie pociągi, każdy z prędkością 50 na godzinę. Tak? I w tym samym momencie z jednej miejscowości wylatuje mucha, dolatuje do początku pociągu, który wystartował z B, przybija tam piątkę, zawraca do tego pierwszego pociągu, przybija piątkę i tak wędruje między pociągami, dopóki nie nastąpi, nie zaczną się mijać te pociągi, nie chcę powiedzieć zderzać, ale mijać. Tak? Jaką drogę pokona mucha do czasu, gdy początki obu pociągów się spotkają? Tak? To jest dosyć proste zagadnienie, tak? No bo wystarczy się zastanowić, kiedy się pociągi spotkają, po 3 godzinach, tak? To jest oczywiste. I w tym czasie mucha przeleci 300 km, ale proszę zauważyć, że przy tym założeniu, że mucha jest punktem, to w istocie dokonuje nieskończenie wiele nawrotów swojego lotu między pociągami. A więc to ma jakąś treść matematyczną, ale treść fizyczną może nie bardzo. Ja może nie wszystkie z nich omówię, pokażę każdy i potem przez pewną chwilę będzie trwała na prezentacji odpowiedź, także chciałbym dać szansę słuchaczom samodzielnego zmierzenia się z poszczególnymi zadaniami. Więc proszę samodzielnie sobie pomyśleć o tym zadaniu drugim i o zadaniu trzecim. To jest zadanie, które się wiąże z pewnym problemem postawionym jeszcze przed błogosławionego Alcuina z Yorku, który był autorem jednej z pierwszych książek z zagadkami logicznymi i w sieci można znaleźć bardzo zabawne moim zdaniem komentarze, piosenki dotyczące tego, że jestem swoim własnym dziadkiem. I'm my own grandpa. Ray Stevens śpiewa taką piosenkę, kiedy wdowiec z synem i wdowa z córką się spotykają, no i wdowiec się zakochuje w córce, syn się zachowuje we wdowie, potem każda para ma dziecko i następują takie komplikacje, że ktoś zostaje swoim własnym dziadkiem. Ale to ostatnie, czwarte, chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli. Tak? Mianowicie pierwszą drogę pokonujemy z jednostajną prędkością jakąś tam, 30 km na godzinę. Z jaką prędkością należy przebyć drugą połowę drogi, aby średnia prędkość wyniosła 60 km na godzinę? Tak? Tutaj macie te rozwiązania drugiego i trzeciego, a czwarte nas interesuje. Też rozwiązamy to w postaci ogólnej. Jeśli chcemy, żeby podwojona prędkość 2V km na godzinę była średnią prędkością podróży na odcinku o jakiejś długości, no to całą podróż trzeba ukończyć w D przez 2 razy V godzin. No, zależność między czasem, prędkością a drogą. Tak? Jeżeli jednak odcinek o długości połowy tej drogi przebyliśmy z prędkością V, no to zrobiliśmy to w czasie D przez 2V. Czyli już wykorzystaliśmy cały czas, który byłby potrzebny na przebycie drogi D z prędkością 2V średnią. Tak? A więc nie jest możliwe przebycie drugiej połowy drogi tak, aby średnia prędkość wyniosła V. Spodziewam się, że to zadanie jakoś Was zaciekawi i sprowokuje do dyskusji. I tak, tu mamy dwa zagadnienia dotyczące, no jedno jakiejś wyobraźni geometrycznej. Tak? Masz linę owiniętą na walcu czterokrotnie,
i ten walec jest taki, że ma, przepraszam, powinienem zacząć od pytania oczywiście, nie od odpowiedzi, tak? Mamy walec o wysokości 12 i obwodzie 4 i mamy linę, która czterokrotnie się na nim owija, kończy się i zaczyna ta lina na jednej, tej samej tworzącej walca i lina jest naprężona. Pytamy o jej długość, tak? Jak to rozwiązujemy? Rozwijamy powierzchnię boczną walca. Otrzymujemy wtedy prostokąt o bokach długości 4 i 12. Ten prostokąt się składa z czterech prostokątów o bokach długości 3 i 4, przy czym przekątna każdego z tych mniejszych odpowiada jednemu ze splotów, z czterech splotów liny. I stwierdzenia Pitagorasa, każda z tych przekątnych ma długość 5. Tak? A więc odpowiedź wynosi 20. I o Zosi, jeszcze zadanie ostatnie o Zosi. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie małą, dzielną Zosię, która codziennie, oprócz weekendów, wyrusza do szkoły o 7. I w poniedziałek dziarsko maszeruje z prędkością 95 metrów na minutę. Mam nadzieję, że to jest jakoś realistyczne fizycznie. I przybywa do szkoły, ale się spóźnia jedną minutę. We wtorek maszeruje szybciej, 105 na minutę, ale przybywa do szkoły jedną minutę za wcześnie, tak? Więc coś na tym traci też. A w środę maszeruje z pewną prędkością i przybywa do szkoły dokładnie na czas. Tak? Nasze pytanie teraz, z jaką to prędkością maszerowała w środę i o której godzinę przyszła w środę do szkoły? Tak? Odpowiedź mamy tutaj. Proszę zauważyć, nie podano nam, jak daleko jest szkoła, czy pod górkę, czy z górki i tak dalej. Więc rozwiążemy to w postaci ogólnej. Tak? Niech D będzie długością drogi do szkoły. Przy założeniu, że Zosia maszeruje w środę z jednostajną prędkością, mamy zależność między drogą, prędkością i czasem. D równa V razy T, gdzie T jest czasem marszu. Tak? I teraz z podanych warunków dotyczących poniedziałku i wtorku mamy, że tę samą drogę, ta sama droga D jest równa 95 prędkość w poniedziałek razy czas w poniedziałek. Spóźniła się jedną minutę, T plus 1. I we wtorek droga D równa jest prędkość 105 razy czas T minus 1. Przyszła minutę za wcześnie. Z tych zależności mamy, że 10 T równa się 200, czyli T równa się 20. Zatem w środę Zosia przyjdzie do szkoły o 7.20, a podstawiając w tym równaniu D, w równaniu D równa 95 razy T plus 1, wartość T równa 20, mamy D równe 1995, a ponieważ jest ta zależność między drogą, prędkością i czasem, więc prędkość w środę to jest 1995 przez 20, czyli 99,75 metra na minutę. Tak? Wbrew temu, co można by, niektórzy mogliby bezrefleksyjnie powiedzieć, skoro w poniedziałek 95 metrów na minutę i spóźniła się jedną, we wtorek 105 na minutę i przybyła jedną minutę, no to w środę znaczy szła 100 metrów na minutę i przyszła na czas. Otóż nie, jak pokazuje analiza. I na koniec pokazuję Państwu cztery okładki. No, cały czas mówiłem o dydaktyce, no ale jesteśmy także profesorami, prowadzimy jakieś badania i tutaj mamy przykłady czterech prac ostatnio opublikowanych. Tutaj te aksjomaty ekstremalne i eseje o myśleniu matematycznym to są nieco specjalistyczne prace, ale proszę zwrócić uwagę, bardzo ładna okładka jest z lewej strony, wspina się Baśka na granaty, to trochę ekstremalna droga. I dwie prace polskie, które mogę polecić naszym studentom, mianowicie zbiory esejów Postulaty i metafory. I tutaj jest jeden esej dotyczący metafor poznawczych, o których wiele będzie mowy podczas studiów na językoznawstwie kognitywnym, będzie o tym mowa i tak dalej. Więc mogę polecić ten esej. I zbiór esejów Myślenie matematyczne, gdzie właśnie jest ten esej o zagadkach, jest esej o błądzeniu w matematyce, o tworzeniu i odkrywaniu i o tak zwanej zasadzie permanencji
form. Jeszcze wracając do tej okładki lewej, to jest czarny staw gąsienicowy, gdzie mówiący te słowa jest już częściowo pochowany w postaci ukruszonego zęba. Tak jak, żeby, gdy będziecie nad czarnym stawem gąsienicowym, to ja też tam będę w jakimś sensie. Dziękuję bardzo.